Dzień dobry. Nie wiem, czy mnie widać. Chyba mnie widać. Dzień dobry, witam serdecznie. Absolutnie nie widzę tutaj. Absolutnie nie widzę tutaj Państwa komentarzy. Ale może niedługo się pojawicie. Widzę, że jest 8 osób, więc powoli zbieramy się w piątek, żeby porozmawiać, albo żebym ja mogła Państwu powiedzieć. O, jak miło. A ja widzę komentarze, cieszę się, że mnie widzicie. Poczekamy jeszcze chwileczkę, zanim rozpoczniemy nasze spotkanie. Dzień dobry, Pani Anno. Ja będę tutaj oczywiście rzucała okiem na Wasze komentarze. I będę starała się w miarę możliwości odpowiadać na pytania, chociaż wolałabym tą część pytaniową zostawić na sam koniec, tak żebym mogła pozostać w tym trybie tego, co bym chciała Wam przekazać, i myślę, że tak by było łatwiej. Zaczyna nas być coraz więcej i bardzo dobrze. Co prawda, już jest godzina 19, ale myślę, że możemy dać jeszcze chwilkę czasu osobom, które chciałyby jeszcze dołączyć. I będziemy się witać. W międzyczasie możemy sobie powiedzieć o tym i chciałabym Was zaprosić na kolejne webinary, które pojawią się już w przyszłym tygodniu. Jeden webinar mamy już za sobą, dotyczący prowadzenia pierwszej pomocy w czasach pandemii. Kolejny jest dziś i dotyczyć będzie stresu oraz wpływu stresu na nasz układ oddechowy, na nasz oddech. Ale także powiemy sobie troszeczkę o tym, jak walczyć, może nie, złe słowo, nie walczyć, absolutnie nie walczyć, jak sobie radzić z tym stresem, jak się z nim uporać. A już w przyszłym tygodniu, 8 grudnia, pojawi się webinar prowadzony przez doktora Czaple, który powie nam, jak się odżywiać w warunkach pandemii, jak tak naprawdę doprowadzić do tego zdrowego stylu życia, który chcemy osiągnąć nie tylko w czasach pandemii, ale również na co dzień. A 11 grudnia, finałowy, póki co kończący nasz cykl webinar z doktor Coach, z magistrem Jarząbem i z naszym studentem Dawidem Gutem, którzy opowiedzą nam o tym, jak pracować prawidłowo w czasie pandemii, czyli porozmawiają o ergonomii pracy. A ta ergonomia będzie kluczowa również do pracy z oddechem, więc warto i zachęcam gorąco, żebyście uczestniczyli Państwo w naszych webinarach. Jest to taki projekt, który powstał, jest realizowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu imienia Piastów Śląskich. I ma on na celu przybliżyć nam troszeczkę różne możliwości, które mamy, żeby wyjść z tych smutków, tego doła, tych ograniczeń i uświadomić sobie, że jednak jest wiele rzeczy, które możemy zrobić samodzielnie i niekoniecznie musimy wychodzić z domu, żeby je wykonywać. Dzień dobry, wszystko widzę tak. Dziękuję kierunkowi zdrowie za trzymanie kciuków, przydadzą się. Nie ukrywam, że konieczne było zastosowanie kilka metod walk, radzenia sobie ze stresem, żeby tutaj dzisiaj zasiąść i w gotowości, z przyjemnością i radością się z Wami spotkać. Także cieszę się bardzo. Widzę, że pojawiają się i studenci, i prowadzący, jest mi bardzo miło. No cóż. 19.03, czy to jest dobry moment, żeby rozpocząć? Wydaje mi się, że tak, że możemy powoli zaczynać. Więc może tak, zacznijmy od tego, kim jestem. Nazywam się Marta Majewska-Pulsakowska i dzisiaj poprowadzę dla Was webinar. Oddechem zajmuję się dosyć długo. Nie można powiedzieć, że od początku mojej przygody z fizjoterapią, bo jestem fizjoterapeutą, natomiast zdecydowanie od początku postudiowej pracy zaczęłam pracować z pacjentami pulmonologicznymi. I tym tak naprawdę się zajmuję. Zajmuję się
kierowaniem oddechem i ćwiczeniami oddechowymi skierowanymi do tej grupy pacjentów, chorych na astmę, na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Dosyć wiele czasu zajęło mi zorientowanie się, że problem oddechu nie dotyczy tylko i wyłącznie pacjentów pulmonologicznych, a dotyczy on każdego z nas. W związku z tym od jakiegoś czasu skupiam swoją uwagę na sposobach uświadamiania pacjentów, jak istotny jest oddech i jak wiele problemów z naszym zdrowiem on tak naprawdę generuje. Musimy wiedzieć, że oddech jest automatyczny. On towarzyszy każdemu z nas, ale to naprawdę nie świadczy o tym, że każdy z nas oddycha prawidłowo. Oj, pani Edyta zauważyła, że jestem zestresowana. Czy trochę? Nie, to nie jest trochę, to jest bardzo. Ale mam nadzieję, że wraz z upływem tego webinaru będzie coraz mniej widoczny. Także proszę trzymać kciuki. O czym sobie powiemy? Ponieważ ja bym chciała dojść w końcu do oddechu, ale muszę jakby na to nas przygotować. Czyli chciałabym przedstawić sytuację, która dotyczy tak naprawdę większości z nas, czyli najpierw omówić pokrótce i bez szczegółów zjawisko stresu, który dotyka nas mniej lub bardziej każdego dnia. Chciałabym omówić wpływ stresu na nasze ciało, to jak on angażuje nasz oddech, jak on zabiera nam tak naprawdę ten oddech, czyli wrócić wyjściowo do mechaniki oddychania, a potem przedstawić, jak zaburzona staje się mechanika oddychania na skutek permanentnego, długotrwałego stresu. A później chciałabym opowiedzieć o tym, jak powinniśmy pracować z tym oddechem, żeby on był efektywny, żeby on nie niósł za sobą konsekwencji w postaci naszych zaburzeń naszego organizmu, naszego układu ruchu, naszego układu krążenia czy układu pokarmowego, ponieważ on zdecydowanie wpływa na te wszystkie układy. No więc tak, jak to jest z tym stresem? Tak naprawdę wszyscy marzymy o tym, żeby żyć bezstresowo, ale czy to jest możliwe? Nie do końca. Stres jest, był i będzie. Towarzyszy nam każdego dnia, bez względu na to, w jakich obecnie znajdujemy się tak naprawdę warunkach. W obecnych czasach, w czasach pandemii, my się tak naprawdę codziennie umacniamy w przekonaniu, że warunki pandemiczne czynią nasze życie trudniejszym i bardziej narażonym na stres. Chociażby dlatego, że żyjemy i funkcjonujemy tak w zamknięciu i w tak naprawdę permanentnym lęku o zdrowie nasze i o zdrowie naszych najbliższych. Borykamy się z tym zamknięciem, z tą niemożnością robienia wszystkiego, czego byśmy chcieli i wydaje nam się, że to jest właśnie ten moment, kiedy jesteśmy zestresowani najbardziej. Ale czy na pewno? Czy to oznacza, że przed pandemią my nie żyliśmy w stresie, nie wiedzieliśmy, czym jest stres, on nas nagle zaskoczył? No nie do końca mam takie wrażenie. Mam wrażenie, że w warunkach przed pandemią byliśmy po prostu narażeni na stres innego typu. My musieliśmy być zazwyczaj w kilku miejscach naraz, załatwialiśmy miliony spraw, jednocześnie rozmawiając przez telefon, odpowiadaliśmy na maila, gotowaliśmy zupę i myśleliśmy o tym, jak ma wyglądać reszta naszego dnia. Musieliśmy być w kilkunastu miejscach naraz. W tej chwili ten problem odpadł, więc teoretycznie powinno nam być lżej. No ale z jakiegoś powodu nie jest. Czy możliwe jest życie bez stresu w związku z tym? No nie. Możemy się pokusić o stwierdzenie, że nie istnieje coś takiego jak bezstresowe życie. Bo bez stresu to tak naprawdę jak ono miałoby wyglądać? Jak miałoby wyglądać to życie bez stresu? Ono by było najprawdopodobniej pozbawione wyzwań, tego takiego zastrzyku energii, który daje nam ten stres, tej zwiększonej produkcji adrenaliny, tego szybszego bicia serca, tego wzrostu ciśnienia krwi, rozszerzania się tętnic, tego większego natlenowania naszego organizmu. Nie warto chyba w imię tego, żeby żyć bezstresowo, stracić tych wszystkich emocji i stanów. Dlatego ze stresem nie powinno się walczyć. Nie powinniśmy absolutnie nazywać tego walką, bo walka to już jest nacechowana bardzo negatywnie i generuje kolejne objawy.
Nie ma też sprawdzonych metod, one nie funkcjonują, nie istnieją, żeby poradzić sobie ze stresem. Stres generują u nas zmiany. Zmiany naszej sytuacji, na które nie jesteśmy przygotowani. A jedyne w życiu, co jest pewne, to to, że te zmiany nastąpią. Więc nie warto wmawiać sobie, że będę żyć bezstresowo, bo to jest praktycznie awykonalne. To, co możemy zrobić, żeby zniwelować skutki naszego stresu, to nauczyć się, w jaki sposób my możemy oswoić ten stres. Nauczyć się, jak radzić sobie z tymi napływającymi w naszym kierunku sytuacjami stresowymi. Jak pozytywnie i efektywnie wykorzystywać ten stres, te skoki adrenaliny, jak nie przemieniać go w tak naprawdę permanentną gotowość do walki lub ucieczki. Ten umiarkowany poziom stresu jest nam niezbędny do życia i on się nazywa eustres. I gdyby nie on, to najprawdopodobniej nie osiągalibyśmy coraz to nowych celów i też jakości naszej pracy. To jest ten stan, który bardzo często w literaturze określany jest jako ten, który dodaje nam skrzydeł, generuje chęć działania, generuje chęć twórczych działań, daje możliwość wielogodzinnej pracy nad naszym jakimś projektem czy zadaniem. On nas umacnia. Natomiast sytuacja diametralnie się zmienia, kiedy ten stres, eustres, zaczyna przechodzić w tak zwany dystres. A już zupełnie się zmienia w momencie, kiedy ten dystres zaczyna trwać wieczność, czyli pojawia nam się tak naprawdę stres długoterminowy. Pierwsze oznaki stresu my tak naprawdę widzimy i czujemy bardzo szybko. My się na nich nie koncentrujemy, nie zwracamy na nie uwagi, natomiast one są, a my zwalamy to na gorsze samopoczucie, na gorszy dzień, na pełni księżyca i nie za zbytnio kojarzymy to z pojawiającym się stresem. Te problemy to głównie problemy ze snem i to mogą być problemy z zasypianiem, to mogą być problemy z efektywnym snem, z tym takim nocnym przebudzaniem. To może być utrata apetytu albo wręcz w drugą stronę, to może być zwiększona potrzeba łaknienia. To mogą być bóle barków, to mogą być bóle szyi. To może być pojawiająca się irytacja, to zmęczenie, brak energii, taka niemożność wykonywania pewnych czynności, niechęć do ich wykonywania. Jeżeli na tym etapie my sobie nie uświadomimy, że jest to skutek najprawdopodobniej stresu, który pojawił się w naszym życiu i nie podejmiemy odpowiednich metod, żeby go zniwelować, no to pojawia nam się stres długoterminowy. Ten stres długoterminowy będzie silnie skorelowany z naszym układem współczulnym, tak naprawdę i z fazą wdechu, ponieważ to wdech powoduje gotowość do działania. Gotowość do działania to jest nic innego jak napięcie pewnych struktur i gotowość do tej ucieczki lub do ataku. No i my w tej gotowości nagle okazuje się, że funkcjonujemy i żyjemy nie dzień, nie dwa, nie trzy, tylko tydzień. Drugi tydzień, trzeci tydzień, miesiąc i kolejne. Okazuje się, że nasza gotowość do walki lub ucieczki bardzo wpływa na nasz organizm. Okazuje się, że skutkami długotrwałego stresu będą choroby układu krążenia, to na pewno. Będzie wzrost ciśnienia. Będzie osłabiona odporność, która cały czas w gotowości czuwała, aż w końcu się zmęczyła, pojawią się bóle głowy, napięciowe bóle głowy czy migreny, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, czyli narządów jamy brzusznej tak naprawdę, ponieważ stres silnie skorelowany jest z oddechem, a oddech silnie skorelowany jest z całym naszym ciałem, a zwłaszcza bardzo blisko mu do naszych trzewi, stąd też mogą pojawić się i często pojawiają się zaburzenia ze strony układu pokarmowego. Pojawia się również negatywne myślenie, tworzenie czarnych scenariuszy, problemy z koncentracją, gniew, rozdrażnienie, niepokój, bardzo często lęk i bezradność. Zaczynamy sobie najzwyczajniej w świecie nie radzić z otaczającą nas rzeczywistością. W efekcie będziemy doprowadzać siebie samych do zachowań destrukcyjnych.
Te zachowania destrukcyjne to będzie między innymi późniejsze chodzenie spać, nieefektywny sen, zbyt mała długość, zbyt krótki sen. Coraz częściej będziemy sięgać po używki, myśląc, że będziemy w ten sposób obniżać swój stres, relaksować się, wyciszać. Natomiast tak naprawdę to sięganie po używki gwarantuje nam tylko zwiększenie tego poziomu stresu. Te używki same nam o tym mówią, tak? Bardzo często po używkowym wieczorze nasz poranek już nie jest taki różowy i organizm daje nam jasny i prosty przekaz, że jakby lepiej nie będzie. Bardzo często również zamiast skupić się na pracy ze sobą, zastanowić się, popatrzeć na siebie, sięgamy po Netflixa, internet, telewizję, cokolwiek, co ma na celu takie pozorne wyciszenie nas samych. Natomiast to wszystko są jakby błędne założenia. Bardzo często również skupiamy naszą frustrację i nasze lęki, nasz gniew na naszych najbliższych i odreagowujemy na nich nasze frustracje. Denerwujemy się z błahych powodów, zauważamy tylko to, co złe, to, co zostało niewłaściwie wykonane. Szukamy wiecznie tak zwanej dziury w całym. Wyczulamy się na to, co zostało zrobione źle lub nieprawidłowo. Zaczynamy sobie tworzyć taki świat, w którym tak naprawdę nikt z nas nie chciałby funkcjonować, i taki świat, w którym nie ma miejsca na docenianie rzeczy małych. Zapętlamy się w tym swoim negatywnym myśleniu, w tych emocjach, zapętlamy się w tym negatywnym wzorcu oddechowym. No i przechodzimy tak naprawdę do tego naszego oddechu. Nasz oddech, możemy powiedzieć, powiecie tak, to jest zjawisko automatyczne, dzieje się samoczynnie, bez udziału naszej świadomości, więc co my tak naprawdę możemy z nim zrobić? A więc może tak po części jest, tak jest, inaczej byśmy raczej nie funkcjonowali. Natomiast my możemy ten oddech obserwować, my możemy z tym oddechem pracować i my możemy zauważyć, w którym momencie ten oddech przynosi nam więcej szkody niż pożytku tak naprawdę. Nie ma w nim większej filozofii, a jednak nie potrafimy z nim pracować, nie chcemy z jakiegoś powodu. Mamy trudności z rozpoczęciem samej tej pracy. Wydaje nam się, że właśnie te ćwiczenia oddechowe, też w środowisku fizjoterapeutów często krąży takie przeświadczenie, że te ćwiczenia oddechowe to jest wdech i wydech i na tym kończymy, uspokajamy w tym momencie pacjenta. Natomiast to tak naprawdę nie funkcjonuje, ponieważ szereg objawów, z którymi przychodzą do nas pacjenci, ma źródło właśnie w tym patologicznym wzorcu oddechowym. Sprawa z pozoru nie jest niczym skomplikowanym. Bierzemy wdech nosem, ten wdech przedostaje się do naszych płuc, nasze płuca w trakcie wdechu rozprężają się, zwiększa się wymiar klatki piersiowej, obniża się przepona, następuje chwilowa pauza, po czym sytuacja wraca do normy, mamy zmniejszenie się objętości klatki piersiowej. Mamy klatkę piersiową, która się zwęża, przeponę, która się unosi. Pomagają w tym wszystkim oczywiście pomocnicze mięśnie wydechowe i ot po sprawie. Takich cyklów oddechowych w ciągu minuty mamy od 12 do 16 przy prawidłowym cyklu. Natomiast u osób, które pracują z oddechem, tych oddechów w trakcie minuty potrafi być dużo mniej. Dlaczego? Tu jest ten klucz i to, do czego my będziemy dążyć. To, co my będziemy chcieli osiągnąć, czyli wydłużenie naszego wdechu, naszego wydechu, świadome uregulowanie tego oddechu, tak aby tych oddechów w ciągu minuty nie było coraz więcej, a było ich coraz mniej. Często nam się wydaje, że oddychając szybciej, dostarczymy do naszego organizmu więcej tlenu. Nie ma nic bardziej mylnego. To spowalniając oddech, wygenerujemy bardziej efektywny sposób oddychania.
No dobrze, wiemy jak wygląda prawidłowy oddech, wiemy jak powinno to wyglądać fizjologicznie, ale czy to naprawdę się dzieje? Co się dzieje z naszym oddechem w trakcie, kiedy dochodzi do sytuacji stresowej? I o ile ta sytuacja stresowa trwa kilka minut, ba, nawet kilka godzin, to nie stanowi to problemu, o tyle jeżeli ona zaczyna trwać o wiele dłużej, zaczyna nasz organizm reagować na nią i wysyłać te wszystkie negatywne sygnały, o których mówiłam wcześniej. W trakcie sytuacji stresowej nasz oddech zaczyna się spłycać. Zaczyna mieć miejsce coraz częstsze oddychanie. To oddychanie staje się przez to mniej efektywne. Kolejna rzecz, do której dochodzi, to to, że zaczynamy oddychać bardziej przez usta niż przez nos. A tym oddechem, do którego będziemy dążyć, będzie oddech zdecydowanie przez nos. Będziemy też w procesie tego patologicznego wzorca oddechowego będziemy angażować pomocnicze mięśnie oddechowe. Pomocnicze mięśnie oddechowe są niesamowicie potrzebne, ale dopiero w momencie, kiedy my mamy zwiększony pobór tlenu, czyli w momencie, kiedy wzrasta intensywność naszych wysiłków, w momencie, kiedy my zaczynamy oddychać z zaangażowaniem mięśni oddechowych, w sytuacji, w której nie mamy zwiększonego wysiłku, mało tego, zaczynamy w ten sposób oddychać przez X dni czy tygodni, okazuje się, że bardzo obciążamy te mięśnie pomocnicze wdechowe, a co za tym idzie, zwiększamy ich napięcie. Ponieważ one są usytuowane w okolicy barków i szyi, bardzo często wzrost tego napięcia będzie generował ucisk, a ucisk na nerwy będzie generował też ból i różne dodatkowe zaburzenia ze strony układu nerwowego. Stąd tak istotne jest, aby zdać sobie sprawę, czy my przypadkiem od jakiegoś czasu nie funkcjonujemy, jakbyśmy właśnie biegli maraton, bo do tego sprowadza się tak naprawdę niewłaściwy wzorzec oddechowy. Te konsekwencje tego typu oddechu generują bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o nasz organizm. Ten spłycony oddech, przyspieszony, mało efektywny, będzie generował przeciążenie naszego układu współczulnego, czyli permanentne napięcie, permanentne przygotowanie do czegoś, co się tak naprawdę nie wydarza, będzie generował w konsekwencji hiperwentylację. No i od tego pozytywnego stresu, eustresu, przez dystres, przez długotrwały stres, dochodzimy do tego, co możemy sobie zafundować i to, z czym często dopiero pacjent pojawia się u nas w gabinecie, czyli do hiperwentylacji. To zjawisko hiperwentylacji do niego dochodzi w momencie zwiększonego poboru tlenu i zwiększonego wydalania dwutlenku węgla. Dochodzi do obniżenia takiego ciśnienia parcjalnego w obrębie naszego układu oddechowego. Ta hiperwentylacja będzie generowała zwiększone napięcie całego ciała, szyi, kręgosłupa, odcinka szyjnego, piersiowego, karku, niskiej aktywacji przepony, błędnego ustawienia naszej chociażby głowy, będzie drażniła struktury nerwowe w obrębie naszej szyi. Mogą pojawić się w związku z permanentnym zaangażowaniem tego układu nerwowego, mogą pojawić się mrowienia, może pojawić się łaskotanie, mogą się pojawić zaburzenia czucia kończyn, czy to rąk, czy to nóg, mogą pojawić się objawy mrowienia w okolicy ust, może pojawić się również drżenie całego ciała, bóle głowy, na które coraz częściej uskarżają się nasi pacjenci. Okazuje się, że te napięciowe, migrenowe bóle głowy to jest prawdziwa plaga dzisiejszych czasów. Bywa tak, że bardzo często właśnie pojawiają się na skutek nieprawidłowego oddychania i napinania całych struktur naszego organizmu. Pojawia się uczucie zmęczenia, uczucie znużenia, zaburzenia koncentracji czy pamięci, zimne stopy czy ręce, zaburzenia rytmu serca. Pojawiają się problemy z refluksem, częste ziewanie, bezdechy, nieefektywny sen.
To jest tak zwany efekt kuli śnieżnej. Dlaczego od takich dramatów wychodzimy na początku? Dlatego, żeby sobie uzmysłowić pewną rzecz, bo praca z oddechem to nie jest praca, na którą decyduje się każdy, ponieważ ona wydaje się być takim łatwym przedsięwzięciem. A my prędzej zgooglujemy nasze objawy i zdiagnozujemy u siebie chorobę nowotworową niż problemy z oddychaniem, niż wzmożone napięcie w organizmie. Czy nam się wydaje, że ten oddech i zmiana sposobu patrzenia na nasz oddech niczego nie zmieni? Czy to na pewno musi być coś poważniejszego? Proszę Państwa, jeżeli dochodzi do ataku paniki, to my mamy wrażenie, że my umieramy. A to wszystko to hiperwentylacja. Te objawy, które pochodzą z każdej części naszego ciała, wydają się być okrutne, wydają się naprawdę zagrażać naszemu życiu. Stąd rzadko kiedy z takimi objawami, które towarzyszą hiperwentylacji, które towarzyszą atakami paniki, udamy się do fizjoterapeuty. Dużo częściej udamy się do lekarza, aby przebadać siebie całościowo. Dopiero w momencie, kiedy wyniki naszych badań okazują się być prawidłowe, dopiero pojawia się kwestia tego, czy to przypadkiem nie jest związane ze wzmożonym napięciem. No więc tak, jeżeli już doszliśmy do tego etapu, jeżeli musieliśmy dojść do etapu ataki paniki i hiperwentylacji, to może najwyższa pora, żeby się dowiedzieć, co tak naprawdę możemy zrobić, jakie konkretne ćwiczenia, na czym polega ta praca z oddechem, czym ona właściwie jest, co może sprawić, że unikniemy tego efektu kuli śnieżnej, co może sprawić, że my nie doprowadzimy się do takiego stanu następnym razem. Czyli przechodzimy do tak zwanej części praktycznej. Ćwiczenia oddechowe, ta świadomość naszego sposobu oddychania, one będą miały wpływ na nasz tak naprawdę proces myślenia. I my musimy jakby zastosować tą zmianę nawyków, dlatego bardzo często nam się jest trudno zdecydować na ćwiczenia oddechowe. Im bardziej wejdziemy w oddech, im bardziej będziemy się na nim skupiać, im bardziej będziemy go szanować i mieć jego świadomość, tym najprawdopodobniej bardziej zmieni nam się sposób naszego myślenia i postrzegania rzeczywistości. Tak naprawdę świadomość oddechu buduje dystans, a dystans jest nam niezbędny do faktycznej oceny sytuacji. Bo co by było, gdybyśmy zamiast otwierać 15 mail w ciągu dnia z napisem pilne i bez myślenia reagować na wszystkie te maile, to nagle by się okazało, że przez całe życie my będziemy realizować tylko czyjeś pilne maile. W momencie, kiedy my pozwolimy sobie na dystans do tego, na złapanie oddechu, na chwilę koncentracji i zastanowienia się nad tym, co jest ważne, będziemy mogli dokonać świadomego wyboru. W innym przypadku będziemy działać automatycznie. Te ćwiczenia oddechowe są w tym bardzo pomocne i one są tak naprawdę punktem wyjścia. W zamian za pracę z oddechem organizm będzie nam bardzo wdzięczny. Przywrócimy mięśniom wolność, przywrócimy im swobodę, przywrócimy im brak napięcia. Płucą, przeponie, pozostawimy odpowiednią przestrzeń. To samo wydarzy się z naszymi trzewiami. One wrócą do komfortowej pozycji, w której mogą w tej jamie brzusznej tak naprawdę przebywać. Jeżeli odpowiednio aktywujemy przeponę, one również będą lepiej odżywione, będą, a co za tym idzie, będą działały skuteczniej i generowały mniej dolegliwości bólowych. Tutaj również będziemy wspomagać naszą perystaltykę jelit, która bardzo często w przebiegu sytuacji stresowych i nieprawidłowego oddechu działa w sposób patologiczny. Tak naprawdę próby przeciwdziałania skutkom stresu to zmiana naszego sposobu myślenia. Bo tak naprawdę to nie wydarzenia generują stres, tylko ich interpretacja. A tą interpretację może zmienić sposób postrzegania rzeczywistości. A sposób postrzegania rzeczywistości możemy nieco zmienić poprzez oddech. Ale nie tylko. To, jak funkcjonujemy w stresie, zależy również od tego, jak wygląda nasze
codzienne życie, czyli tak naprawdę styl naszego życia. To, co powinniśmy wprowadzić, żeby móc rozładowywać napięcie, to na pewno aktywność fizyczna. O tym wie każdy, ale nie każdy się do tego stosuje. Taka codzienna aktywność fizyczna jest kluczem do naszej też pracy z oddechem. Bez tej aktywności fizycznej, bez tego miejsca na spuszczenie i obniżenie ciśnienia, tak naprawdę nie będzie miejsca i na oddech. Jeżeli nasze dnie wyglądają teraz w taki sposób, że my siedzimy przed komputerem, poruszamy się głównie w obrębie mieszkania, funkcjonujemy cały czas z tymi samymi ludźmi, jakby niezbędnym elementem, żeby wyrównać tą sytuację, będzie aktywność fizyczna. Jakie są zalecenia, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną w życiu codziennym? U osób dorosłych jest to przynajmniej 30 minut wysiłku o charakterze umiarkowanym dziennie przez minimum 5 dni w ciągu tygodnia. Natomiast u dzieci sytuacja już wygląda nieco inaczej. Dzieciaki potrzebują około godziny umiarkowanego wysiłku fizycznego każdego dnia. Także tutaj jakby, jeżeli posiadamy dzieci, to nasze 30 minut, a ich godzina mocno załatwiałyby sprawę. Natomiast jak wiemy, wygenerowanie takiej godziny to już jest zupełnie inna kwestia, natomiast nad tym też można pracować. Oprócz tego, że tak 5 razy w tygodniu będziemy mieli tą swoją 30-minutową aktywność o charakterze umiarkowanym, warto też, aby 3-4 razy w tygodniu zafundować sobie wysoką aktywność fizyczną, czyli o charakterze intensywnym. No i tutaj jakby sytuacja była o wiele łatwiejsza w momencie, kiedy mieliśmy dostęp do siłowni, klubów fitness i trenerów personalnych. W tej chwili nam to odebrano, natomiast to wszystko możemy wykonywać w domu. Jeżeli do wysiłku o charakterze umiarkowanym zaliczamy spacer, zaliczamy nordic walking, zaliczamy prace, drobne prace w ogródku, o tyle do tych intensywnych będziemy zaliczać już bieganie, które w tej chwili jest możliwe, będziemy zaliczać treningi wytrzymałościowe, to wszystko jesteśmy w stanie zrealizować w domu. Mało tego, nie zawsze potrzebny nam jest też do tego komputer, możemy jakby też niektóre ćwiczenia wykonywać z pamięci. Yoga, nordic walking. Pamiętajmy o tym, że yoga, szkoły jogi do dziś dzień są tak naprawdę otwarte i funkcjonują. I dla osób, które nie potrafią tylko i wyłącznie skupić się na oddechu, ta yoga jest takim elementem łączącym oddech z ruchem. Dlatego też warto jakby pójść w tym kierunku i jeżeli nie potrafimy samodzielnie zmusić się na początku do pracy z oddechem w domu, warto jest jakby pójść na jogę i ten oddech wypracować również poprzez ruch. Także to też jest taka dobra alternatywa dla osób, które lubią aktywność fizyczną, nie lubią bezczynności i źle się z nią czują, bo to też jest sposób, żeby tej bezczynności, takiej w naszym myśleniu, doświadczyć i jednak wykorzystywać ją każdego dnia. No i wracając do ćwiczeń oddechowych, ja tylko sobie tutaj rzucę okiem, czy pojawia się jakieś pytanie, ale na razie nic się nie pojawiło. Warto, proszę Państwa, w przeciągu 24 godzin znaleźć chociaż jedną godzinę dla siebie. To nie musi być ciąg, tak? To nie musi być ciąg zdarzeń, natomiast warto w tej godzinie, tak, 15 minut, podaję taką sytuację idealną, 15 minut rano poświęcić na oddech, 30 minut w ciągu dnia poświęcić na aktywność fizyczną, i drugie 15 minut poświęcić na oddech w godzinach wieczornych. No i co? Przechodzimy do ćwiczeń oddechowych. Teraz może nastąpić chwila zwątpienia tak naprawdę, bo ćwiczenia oddechowe nie bazują na przyjmowaniu wymyślnych pozycji, bardzo trudnych do wykonania, skomplikowanych ruchów, nie wymagają żadnego specjalnego sprzętu fitness ani sprzętu w ogóle. Tak naprawdę, bo ćwiczenia oddechowe to nic innego, jak tak naprawdę skierowanie świadomości na nasz własny oddech i próby pracy z tym oddechem.
Będziemy próbować wydłużyć głównie fazę wydechu. I ot cała filozofia. Brzmi trochę jak banał i naprawdę jestem banałem, tylko wystarczy znaleźć na to czas i ochotę. Nie wiem, w czym jest problem z ćwiczeniami oddechowymi, że ludzie od nich tak uciekają. Może obawiamy się, że nie wiem, siadając po prostu na macie i świadomie oceniając swój oddech, popełnimy gdzieś błąd. Tutaj od razu informuję, nie ma tu ryzyka błędu. Tak naprawdę nasza własna ocena tego, jak oddychamy, nie jest obarczona żadną możliwością popełnienia pomyłki. Może my stresujemy się reakcją domowników na to, jak będziemy wtedy wyglądać, co my właściwie robimy. Może będzie nas frustrować fakt, i to jest raczej pewne, że siedzimy bezczynnie w naszym mniemaniu i nie robimy nic konstruktywnego, bo albo leżymy, albo siedzimy i po prostu patrzymy, jak oddychamy, możemy w sumie oddychać w każdej innej sytuacji. No bo trochę tak, bo ćwiczenia oddechowe możemy wykonywać nawet spędzając czas w toalecie albo stojąc w korku w samochodzie. Także one nie wymagają jakoś mocno tego, żebyśmy zmieniali nasz świat i odnajdywali przestrzeń tylko i wyłącznie na oddech. Może my po prostu boimy się na chwilę zatrzymać. Bo to zatrzymanie sprawi, że będziemy musieli się troszeczkę sobie przyjrzeć i swoim zachowaniom. I tak naprawdę ocenić te zachowania, na ile one są logiczne i na ile wynikają z tego, co my chcemy robić, a na ile wynikają z tego, że my cały czas czujemy, że gdzieś biegniemy, że my nie możemy się zatrzymać, bo coś nam umknie, bo czegoś nie zrealizujemy, bo gdzieś popełnimy błąd. Ta konfrontacja z samym sobą i z naszym zachowaniem bywa najtrudniejsza w podjęciu próby ćwiczeń oddechowych. Natomiast warto pokonać te swoje opory, warto dać sobie szansę. Ponoć do zmiany nawyku wystarczy 21 dni. Może warto przez te 21 najbliższych dni dać sobie 10 minut na oddech, poobserwować ten oddech, i zobaczyć, czy może to, że pracujemy z tym oddechem, skupiamy się na nim tylko 10 minut dziennie, nie sprawi przypadkiem, że nasze bóle głowy przestaną być tak intensywne, przestaną być tak często, że bóle brzucha czy problemy trawienne przestaną towarzyszyć nam każdego dnia. Może poprawi nam się jakość snu, może ułatwi się sposób, w jaki zasypiamy. Ile tak naprawdę powinny trwać ćwiczenia oddechowe? Mówi się o tym, że efekt jakby terapeutyczny przynoszą już ćwiczenia, które trwają od 10 do 15 minut w ciągu dnia. Natomiast zalecanym czasem, który powinniśmy na ten oddech poświęcić, to około 30 minut dziennie. Tak jak mówię, jak dla mnie poświęcenie 15 minut rano i 15 minut wieczorem jest sytuacją idealną. Korzyści będziemy mieli zarówno rano, jak i wieczorem. Korzyści o poranku to tak naprawdę uspokojenie tej gonitwy myśli, ugruntowanie się w swoim myśleniu, spokojne rozpoczęcie tak naprawdę dnia, to uwolnienie tych napiętych mięśni, mniejsze ryzyko pojawienia się bólów głowy w ciągu dnia, tych zawrotów głowy, utraty koncentracji, no i zminimalizowanie napięcia chociażby szyi czy barków. To przede wszystkim takie zatrzymanie się przed dniem pełnym wyzwań. Jeżeli chodzi o wieczór, no to tutaj już mamy bardziej efekty, które możemy potraktować jako techniki relaksacji, tak? Ta praca z oddechem w godzinach wieczornych to będzie wyciszenie, to będzie obniżenie napięcia, to będzie dotlenienie organizmu, który może w trakcie dnia był mocno obciążony i nasz oddech był mocno spłycony. To będzie uspokojenie układu nerwowego, to będzie łatwiejsze zasypianie i spokojniejszy sen. Gdzie najlepiej praktykować oddech? Oddech możemy praktykować wszędzie i to jest ogromna przewaga ćwiczeń oddechowych nad jakimikolwiek innymi ćwiczeniami. Możemy to robić wszędzie, w
toalecie, na toalecie, w wannie, pod prysznicem, jeżeli tylko toaleta jest strefą, do której, w której mamy swoją własną przestrzeń. Możemy to robić w samochodzie, możemy to robić w trakcie oglądania telewizji, tylko że wtedy musimy się liczyć z tym, że tej telewizji za mało nie będziemy oglądać, bardziej skupimy się na sobie. Natomiast najlepszym takim miejscem, żeby swój oddech skontrolować, żeby z nim popracować, będzie na pewno miejsce, które jest wyciszone, w którym światło nie jest takie intensywne, gdzie czujemy się bezpiecznie, gdzie mamy ciszę i spokój, i to nam znacznie ułatwia koncentrację. Pamiętajmy również, że praca z oddechem jest w większości przypadków pracą statyczną, dlatego dobrze też zadbać o to, żeby było nam ciepło, miło i komfortowo, żeby kojarzyło nam się ta praca z oddechem tylko i wyłącznie pozytywnie. Od czego zacząć tak naprawdę pracę z oddechem? Praca z oddechem może mieć miejsce w bardzo różnych jakby pozycjach ułożenia ciała i tak naprawdę od tego, jaką pozycję dobierzemy sobie na początku, będzie zależał komfort tej naszej terapii oddechowej. Dlatego dobieramy sobie pozycję jakby do tego, w czym będzie nam najwygodniej. Ja najbardziej polecam rozpocząć pracę z oddechem, obserwację toru oddechowego od pozycji leżenia tyłem z ugiętymi nogami, z umiejscowieniem jednej ręki na klatce piersiowej, drugiej ręki na dolnych łukach żebrowych, i w tej pozycji leżenia mamy rozluźnione powłoki brzuszne, mamy możliwość większego odczuwania ruchów przepony. Natomiast możemy praktykować techniki oddechowe w siadzie. Czy to będzie siad skrzyżny na macie, czy to będzie siad na krześle, czy to będzie siad na kanapie, nie ma większego znaczenia, aczkolwiek powinniśmy również wykorzystać ten czas pracy oddechowej na to, żeby zadbać o odpowiednie ustawienie ciała, o odpowiednie wydłużenie kręgosłupa, o to, żeby ta pozycja nie była pozycją, w której będziemy walczyć o oddech, czyli nie zamknięta, a raczej otwarta, gdzie będziemy również pracować nad naszą prawidłową postawą. Jak oddychać? Pojawiają się różne informacje, czy przez nos, czy przez usta, czy raz tak, czy raz siak, czy lepszy tor oddychania przeponowy, czy lepszy tor oddychania górnożebrowy. No więc tak, w pierwszej kolejności górnożebrowy absolutnie nie. Górnożebrowy to jest ten, który aktywujemy w trakcie wzmożonego wysiłku. To jest tor, który generuje nasze napięcia. Dolnożebrowy tor natomiast, on pozwala nam na większe wykorzystanie naszych płuc. To, że przepona obniża się w trakcie wdechu, daje przestrzeń naszym płucom, które w tym czasie mogą lepiej się rozprężyć, które będą bardziej efektywnie wentylować powietrze. To też jest dosyć istotne w przypadku stanów po chociażby zapaleniu płuc, czy tak jak teraz po covidowych, żeby jednak rozprężać klatkę piersiową, żeby dać szansę na zwiększanie elastyczności tej klatki, żeby przeciwdziałać ewentualnym i możliwym po zapaleniach płuc wzrostom. Także to jest dosyć istotne. Jak oddychać usta, nos? No więc tak, swoim pacjentom zalecam oddech, wdech nosem, wydech przez półotwarte usta. To są zazwyczaj pacjenci, którzy mają problem z zalegającą wydzieliną, gdzie my chcemy tą wydzielinę przemieścić z okolic płuc i spowodować, że pacjent odkaszlnie nam zalegającą wydzielinę. I w przypadkach przeziębienia, w przypadkach zapaleń płuc, czy w przypadkach zaostrzeń przewlekłych chorób układu oddechowego, ten sposób oddychania będzie przynosił więcej korzyści, bo ten wydech przez półotwarte usta będzie generował wzmożone ciśnienie w obrębie klatki piersiowej i będzie powodował przesuwanie się i ewakuację wydzieliny. Natomiast w sytuacjach, kiedy nie mamy stanu zapalnego, nie mamy problemów z układem oddechowym, nie mamy przeziębienia, oddychanie wdech nosem i wydech przez nos będzie jak najbardziej wskazane. I tak też powinniśmy oddychać w trakcie ćwiczeń oddechowych. Czyli wdech nosem, wydech przez nos, aktywując dolno-żebrowy tor oddychania. Musimy pamiętać, że ten nos, oprócz tego, że pełni funkcje estetyczne na naszej twarzy, on również pełni funkcję oczyszczania i ogrzewania, filtrowania powietrza, które wprowadzamy do organizmu.
Więc tak, przechodzimy do może części praktycznej. Jak mogą wyglądać te ćwiczenia oddechowe i nad czym możemy pracować w trakcie ich trwania? Po pierwsze, powinniśmy sobie usiąść w wygodnej pozycji, w najlepiej wyciszonym pomieszczeniu, najlepiej poprosić domowników, aby nie przeszkadzali nam w żaden sposób w tym, co chcemy zrobić, a chcemy się skoncentrować. No i skupiamy swoją, w fazie tej początkowej skupiamy tylko i wyłącznie naszą uwagę na oddechu. Nie próbujemy go modyfikować, nie próbujemy go pogłębiać, nie próbujemy robić nic poza obserwacją tego, jak oddychamy, tylko po to, żeby zdać sobie sprawę z tego, nad czym powinniśmy popracować. I to nie polega na tym, że zamykamy oczy, oddychamy, a w głowie robimy sobie listę zakupów, plan na jutro, to, czego jeszcze żeśmy nie wykonali, to, co jeszcze mamy zrobić, tylko jakby pozwalamy tym myślom, żeby one się pojawiały, żeby one przemijały, natomiast koncentrujemy się tylko i wyłącznie na tym, w jaki sposób oddychamy. Powinniśmy sobie w tym czasie uświadomić kilka rzeczy. Długość naszych wdechów i długość naszych wydechów, ich głębokość, ich tempo tak naprawdę, częstotliwość, regularność, tą miarowość, z jaką one się pojawiają. Zwracamy na to, czy wraz z wdechem nie pojawia się unoszenie barków w górę, czy między wdechem a wydechem następuje krótka pauza, czy może z automatu przechodzimy z wdechu w wydech, czy może ta pauza w ogóle u nas nie występuje. Zwracamy również uwagę na to, gdzie kończy się wdech. Czy nasz wdech przypadkiem nie idzie aż do nosa, czy nasz wdech fizjologicznie powinien kończyć się na wysokości naszych obojczyków, nie powinien iść dalej, nie powinniśmy nawet w trakcie pogłębiania oddechu, w trakcie ćwiczeń oddechowych generować takich ustawień klatki piersiowej. To ma tylko i wyłącznie negatywny wpływ. To znaczy, że poszliśmy już troszeczkę za daleko. Ten oddech powinien kończyć się tutaj na wysokości naszych obojczyków. Czy w trakcie oddechu aktywujemy łuki żebrowe? Czy może w trakcie oddechu to klatka bardziej nam pracuje, a dolne łuki żebrowe nie są aktywowane? Bardzo istotny w trakcie ćwiczeń oddechowych będzie stosunek wdechu do wydechu, czas trwania tego oddechu. Są szkoły, które mówią o tym, że powinien to być ten sam czas trwania, tak? Że powinniśmy mieć taką samą ilość czas trwania wdechu, jak czas trwania wydechu. Natomiast, żeby spowolnić troszeczkę nasz oddech, warto ten wydech jednak wydłużyć. Ten wydech, zwłaszcza w ćwiczeniach relaksacyjnych, będzie niósł ze sobą ten element. Długi, spokojny i wydłużony i spokojny wydech będzie generował obniżanie napięcia w naszym organizmie. On bardziej skorelowany jest z naszą częścią przywspółczulną, dlatego będziemy w trakcie niego się wyciszać. Ten wydech uspokaja. Przy odrobinie tak naprawdę systematyczności będziemy w stanie ocenić to, czy mamy jakiekolwiek problemy, a zazwyczaj mamy, czy są rzeczy, nad którymi należy pracować. Czy to jest bardziej regularność i miarowość naszego oddychania, czy to jest bardziej problem zaburzonej relacji wdech-wydech. Bo my wiemy, że ten wdech powinien być krótszy, wydech powinien być dłuższy, a bardzo często oddychamy takim odwróconym torem oddechowym, czyli nasz wdech jest długi, a wydech zupełnie króciutki. To świadczy o tym, że jakby naszym zadaniem będzie odwrócić tą sytuację. Jeżeli będziemy praktykować oddech, jeżeli będziemy wykonywać codzienne ćwiczenia, może okazać się, że możemy zautomatyzować ten proces oddechowy w naszym organizmie. Możemy sprawić, że nasz organizm z automatu będzie oddychał efektywniej, wolniej, miarowiej, głębiej i spokojniej. I do tego tak naprawdę dążymy. Jakie mamy przykładowe ćwiczenia,
Najpierw zaczynamy od obserwacji naszego oddechu. Najlepiej zrobić to, pomimo tego, że polecam pozycję leżenia tyłem, jeżeli pierwszy raz rozpoczynamy ćwiczenia oddechowe, warto zrobić je pierwszy raz przed lustrem, żeby uzmysłowić sobie troszeczkę bardziej, jak pracuje nasza klatka piersiowa, jak pracuje nasza przepona. Siadając przed lustrem na krześle, mamy stopy oparte o podłoże, ręce ułożone albo na kolanach, albo w tej pierwszej fazie jedna dłoń na klatce, druga na brzuchu i staramy się spokojnie i miarowo oddychać. Tak, znaczy najpierw obserwujemy, jak oddychamy faktycznie. Jeżeli zaobserwujemy, że nasza dłoń, która położona jest na klatce piersiowej, unosi się bardziej w stosunku do dłoni położonej na brzuchu, musimy postarać się poprowadzić nasz wdech aż do pępka. To jest najłatwiejsze wyobrażenie sobie tego, w jaki sposób możemy zaangażować przeponę. Czyli jeżeli weźmiemy wdech, doprowadzimy nasz oddech aż do pępka, najprawdopodobniej brzuch uwypukli nam się. Jeżeli bardziej zależy, i to jest ten taki pierwszy etap, w który możemy wejść. W tym ćwiczeniu możemy pozostać od 5 do 10 powtórzeń. To troszeczkę zależy od tego, czy my bardzo mocno pogłębiamy oddech, czego nie powinniśmy robić, czy bardziej bazujemy na naszym oddechu fizjologicznym. On ma być wydłużony, on ma być spokojny, ale on nie musi być intensywny. On ma być lekko pogłębiony. W momencie, kiedy zaczynamy coś czuć w brzuchu, dobrze jest położyć dłonie na dolnych łukach żebrowych. Wziąć spokojny wdech i wydech z lekkim uciskaniem tych dolnych łuków żebrowych przez dłonie, z łącznym takim zaokrąglaniem kręgosłupa piersiowego. To ćwiczenie, to takie wspomaganie ruchu przepony ma nam właśnie uaktywnić jej działanie, uaktywnić proces ten góra-dół, skurczu i rozkurczu przepony. Takich ćwiczeń, spokojny wdech, długi, spokojny wydech z zamknięciem klatki, po czym powrót do pozycji wyjściowej, możemy wykonać około 10 powtórzeń, tutaj w zależności od tego, jak się czujemy. Jeżeli czujemy, że nasz oddech jest mocno pogłębiony, to żeby nie doprowadzić się do hiperwentylacji, żeby wstając z tego krzesła nie mieć zawrotów głowy, możemy spokojnie pozostać na około 5 powtórzeniach. Jeżeli już jakby przed lustrem widzimy to, co dzieje się z naszym ciałem, te same ćwiczenia wykonujemy w pozycji leżenia tyłem, z ugiętymi nogami, tak żeby stopy leżały spokojnie oparte na podłożu. Jeżeli przed tym lustrem dostrzeżemy to, że barki nam się unoszą, bardzo dobrze jest pooddychać sobie najpierw ze stabilizacją łokci. Te łokcie można oprzeć wtedy na stół i obserwować, czy przypadkiem te łokcie w trakcie wdechu nie odrywają się od stołu. Jeżeli zaobserwujemy tą sytuację, no to jakby staramy się przykleić mocno łokcie. Tu chodzi o to bardziej, że my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasze barki unoszą się do góry i w momencie, kiedy sobie to uświadomimy, jesteśmy w stanie kontrolować to, żeby one nie angażowały się w ten rytm oddechowy. Naszym kluczowym sposobem oddychania jest oddychanie torem przeponowym. Ćwiczenia, które mają na celu aktywować przeponę, są jak najbardziej wskazane. Ćwiczenia, które mają obserwować przeponę również. To zwłaszcza dla dzieci. Dzieci generalnie i fizjologicznie oddychają torem przeponowym, natomiast warto jest, żeby potrafiły się na tym skupić. Takim dobrym rozwiązaniem jest, jak w trakcie, jak dziecko leży, położenie mu czegoś na brzuch, żeby mogło obserwować, jak ten brzuch tak naprawdę pracuje, że w trakcie wdechu on się unosi, a w trakcie wydechu opada. Ważną, bardzo istotną kwestią jest to, żeby powiedzieć dziecku, że ten proces ma odbywać się wolno. Ponieważ jeżeli my dziecku powiemy, że książka ma się unosić i opadać, to będzie tempo ekstremalne, bo dzieci nie lubią czynności, które wymagają spowolnienia. Także warto tutaj to dzieciom uświadomić.
fajnym elementem, który również przyczynia się, jeżeli już wejdziemy na ten tor oddechowy i chcemy popracować trochę więcej i chcemy zniwelować napięcia, będzie zaangażowanie kończyn górnych w nasze ćwiczenia oddechowe. Generalnie ruchy kończyn, one powinny być skorelowane z fazą oddechową i tak w trakcie wdechu powinniśmy otwierać klatkę na różne sposoby, a w trakcie wydechu powinniśmy ją zamykać. I tu ulubione ćwiczenie i ukłon w kierunku moich studentów, wdech nosem i wydech ręce w dół. To niekoniecznie musi tak wyglądać. Te wszystkie ćwiczenia oddechowe z otwarciem klatki na wdechu, z zamknięciem na wydechu. To jest zresztą ćwiczenie, które uwielbiają dzieci, bocian. Łyka żabę na wdechu i wypluwa żabę na wydechu. Dzieci uwielbiają sytuacje, w których wizualizujemy im to, co robimy oddechowo. Fajnym ćwiczeniem znoszącym napięcie z okolic obręczy barkowej będzie wdech nosem z uniesieniem jednoczesnym barków do tyłu i z obniżeniem, ale takim nagłym w trakcie wydechu. Wdech przez nos, wydech z takim zrzuceniem z siebie ciężaru. To też często uświadamia nam, jak bardzo mamy pospinane mięśnie. To też często objawia się na twarzy, tak? Czujemy też takie napięcie i warto sobie z tego zdać sprawę. Wdech nosem z uniesieniem, opuszczenie, kilkukrotne powtórzenie tego ćwiczenia około 5 do 10 razy będzie dawało nam fajny efekt takiego zrzucenia ciężaru z barku. Kolejną możliwością jest oczywiście wprowadzenie rozciągania, wydłużania. Warto jest, żebyśmy to robili w dobrej pozycji, czyli żebyśmy mocno i wygodnie siedzieli z wydłużonym kręgosłupem, żeby nasza pozycja nie wyglądała w ten sposób, bo wtedy ta praca z oddechem i to faktyczne otwieranie klatki, to faktyczne danie miejsca przeponie jest dużo bardziej utrudnione, więc ta korekcja jest dosyć istotna, łącznie z tym, że chowamy naszą brodę i nie pozwalamy na sytuację, w której wyglądamy w ten sposób, bo wtedy będzie nam trudniej zniwelować napięcia w obrębie szyi i klatki. Kolejną taką próbą powiedzieliśmy o unoszeniu, obniżaniu, oczywiście wyciąganie, rozciąganie. Możemy też oddech skorelować z ruchami głowy, natomiast tutaj musimy zdecydowanie uważać na odchylanie głowy do tyłu, dlatego nie polecam ćwiczenia wdech, wydech, tylko bardziej polecałabym ćwiczenie z krążeniami głowy i tutaj zdecydowanie ograniczając odchylenia do tyłu, zwłaszcza jeżeli cierpimy na zaburzenia równowagi lub jeżeli borykamy się z czym? No dobrze, za chwilę mi się przypomni. Także wdech, odkręcając głowę delikatnie do tyłu i wydech przy tym, jak głowę mamy swobodnie na dole. Takich powtórzeń, oczywiście ze zmianą kierunku, ponieważ jeżeli zrobimy kilkanaście powtórzeń, krążeń w lewą stronę, może się okazać, że nie wrócimy do rzeczywistości. Około 5 powtórzeń na jedną stronę. Wydech w momencie, kiedy głowa jest u dołu i wdech, kiedy głowę mamy z tyłu. To kolejne ćwiczenie, które tak naprawdę skorelowane z oddechem przyniesie nam efekt rozluźnienia. Kolejne ćwiczenie to oczywiście na wdechu, ręka na wydechu, skłony. Tutaj możemy pamiętać, że przy wydechu możemy pogłębiać nasz skłon. Możemy również wytrwać w tym skłonie około 3-4 oddechów, po czym wrócić do pozycji wyjściowej i zrobić dokładnie to samo na stronę drugą. Jak możemy zmniejszyć liczbę oddechów w trakcie minuty, możemy skupić się na tych pauzach pomiędzy wdechem a wydechem. Jeżeli bierzemy wdech, ja polecam generalnie zawsze sobie zostać troszeczkę dłużej w takiej pauzie, na takim bezdechu, na szczycie wydechu.
Polega to mniej więcej na tym, że możemy sobie tutaj liczyć, powiedzmy do trzech w trakcie wdechu. Raz, dwa, trzy. W trakcie wydechu policzyć sobie do pięciu, pamiętając, żeby był to tor przeponowy. Po czym na tym wydechu policzyć sobie na początek do dwóch i znowu wrócić do wdechu. Takich powtórzeń, czyli trzy, wydech pięć, bezdech dwa, możemy wykonać również od 5 do 10. Chyba że czujemy, że jest to dla nas niekomfortowa sytuacja, ten bezdech nas bardziej dusi niż pomaga, wtedy spróbujmy tylko zaakcentować tą chwilę, tą sekundę bez wydechu. Są różne formy ćwiczenia w ten sposób. Bardzo często yoga dysponuje tutaj szeregiem możliwości. Możemy znacznie wydłużać czas trwania wdechu i wydłużać czas trwania wydechu oraz tych pauz, tych momentów bezdechu pomiędzy tymi ćwiczeniami. Dosyć popularny odstresowujący oddech to tak zwany oddech kwadratowy, czyli 4 sekundy wdechu, 4 sekundy pauzy, czyli bezdechu, 4 sekundy wydechu i 4 sekundy pauzy. Oddech, którego nie powinniśmy wykonywać, zwłaszcza w początkowym etapie ćwiczeń oddechowych, natomiast w późniejszym etapie jak najbardziej tak, ale pilnując tego, żebyśmy nie doprowadzili się do takiego efektu przyduszania. O Jezu, widzę, że w ogóle kończy nam się czas. Ja jeszcze tylko szybciutko powiem o tym, jak tutaj się pani wszyscy tak, no tak też czułam, że będziemy mieli problem z wydechem nosem i wydechem ustami. Tak jak mówiłam, szkoły są różne. Z pacjentami generalnie swoimi pulmonologicznymi pracuję zawsze na wdechu nosem i wydechu ustami. Natomiast to nie jest tak, że zdrowy pacjent, u którego pracujemy oddechowo, ma w ten sposób również oddychać. Jeżeli my pracujemy na pogłębionych oddechach, jak najbardziej będziemy sobie oddychać wdech nosem, wydech ustami. Natomiast spróbujcie, proszę Państwa, tak gdzieś przez tydzień, 10 minut dziennie popracować tylko i wyłącznie na wdechu i wydechu nosem. To bardzo oczyszczające doświadczenie, które ja zdecydowanie polecam. Natomiast oczywiście akceptuję też zdania innych osób. Natomiast ja polecam w takiej praktyce domowej zdecydowanie wdech i wydech przez nos. Oczywiście to nie tyczy się ćwiczeń, w których wydychamy powietrze poprzez takie sapnięcia lub wytchnięcia, co też przynosi dosyć ulgę. Staramy się zniwelować stres, czyli robimy sobie spokojny wdech, a wydech robimy przez otwarte usta z takim, to też znosi z nas z napięcia. I tutaj zdecydowanie polecam, już może nie w serii 10 powtórzeń, natomiast 3-4 powtórzenia z takim westchnięciem, z takim luzem dla siebie, ze zniesieniem tych napięć, naprawdę się sprawdza. Natomiast nie ma potrzeby, żeby zdrowa osoba oddychała wdech nosem i wydech przez usta, chociaż tak wygląda rzeczywistość, tak wyglądają podręczniki, które to zalecają. Natomiast według niektórych doniesień, tak jak w przypadku jogi, to ten oddech przez nos gwarantuje takie swobodne i oczyszczające oddychanie. Ale jeszcze wracając tutaj do dzieci, chciałabym powiedzieć, że mamy różne oddechy, które możemy swobodnie i bardzo fajnie wprowadzać u dzieci. Ja mam 7-letnią córkę, u której wprowadzamy różne techniki oddechowe, natomiast większość tych powolnych oddechów i niezwizualizowanych w postaci zabaw raczej nie działa. Ja polecam i dla dorosłych, i dla dzieci oddech balonowy, tak zwany. Oddech balonowy to jest nic innego jak oddech przeponowy, tylko pięknie ubrany, i ta wizualizacja również pomaga osobom dorosłym. Wyobraźmy sobie, że mamy w okolicy brzucha umiejscowiony balon. I tutaj dzieci często pytają, a jakiego koloru? No więc koloru ulubionego. I ten balon znajdujący się, on też dorosłym uzmysławia, jak tak naprawdę funkcjonuje ta przepona. Bo ona niekoniecznie funkcjonuje przód, tył, tylko góra
i dół. Natomiast funkcjonując w ten sposób, ona rozpycha łuki żebrowe. Wsadzając sobie ten balon do środka, prosimy dziecko, żeby wzięło sobie wdech, a wydechem pompowało balon. Przepraszam, wdechem pompowało balon, a wydechem spuszczało z niego powietrze. Czyli na wdechu balon rośnie, na wydechu balon zmniejsza się. Co robią dzieci? Balon rośnie, balon zmniejszył się, powietrze uleciało. I tutaj obrazujemy dzieciom, tak jakbyśmy chcieli syczeć balonem, tudzież pierdzić balonem, tudzież powoli wypuszczać powietrze z balonu przez takie bzyczenie powolne. I wtedy dziecku łatwiej zrozumieć, że ten wydech powinien odbywać się w sposób powolny. Bardzo fajny, wyciszający oddech do zrealizowania przez dzieciaki. Oprócz tego oddech czmiela, chyba najulubieńszy oddech dzieci, czyli wdech nosem, wydech nosem przez półotwarte usta, w trakcie wydechu przyciskamy uszy i robimy nic innego jak bzzz, które powoduje wibracje, które powoduje radość, które powoduje szczęście na twarzach dzieci, ale również powoduje, że ten wydech jest bardzo długi. Tutaj generalnie polecam pracę z dziećmi jogową. Ona jest bardzo wyciszająca, przyjmowanie różnych asan, wytrzymywanie w asanie i praca z oddechem w tym czasie, tak? Bo tylko oddech pozwala nam się ugruntować w takich pozycjach statycznych. Bardzo dobrze to się sprawdza u dzieci. Czy dmuchanie balonów działa w taki sam sposób? W dmuchaniu balona chodzi głównie o to, żeby spuścić z niego powietrze. I teoretycznie, no tak, dmuchamy całkiem nieźle. Jest to nawet ćwiczenie oporowe, bo mamy ograniczoną pojemność, którą możemy nadmuchać. Natomiast my już wtedy tutaj nie działamy na tą wizualizację wydechu, tak? A to ona jest kluczowa w tym uspokojeniu układu nerwowego. Także dmuchanie prawdziwego balona nie będzie tym samym, czym oddech balonowy. Bo w oddechu balonowym my wypuszczamy powietrze w ten sposób. My zmniejszamy, wydłużamy wydech, my angażujemy przeponę. W przypadku dmuchania zwykłego balona nie mamy tej funkcji. Czy istnieje doraźna pomoc w przypadku uczucia przyblokowanego wdechu? Tak, doraźna pomoc to są zdecydowanie pozycje tak zwane bezpieczne. Pozycje bezpieczne są zalecane głównie pacjentom, chociażby w sytuacjach astmatycznych, kiedy następuje skurczoskrzeli i niemożność nabrania oddechu. To są pozycje, które wiążą się z tym, żeby zniwelować pracę pomocniczych mięśni oddechowych. Więc szeroko znana i wykorzystywana pozycja woźnicy, która polega na siadzie, co prawda na krześle, z lekko pochylonym tułowiem do przodu, z opartymi przedramionami w celu zniwelowania tego ruchu w trakcie wdechu. To są pozycje zamykające i wyłączające obręcz barkową, czyli chociażby ułożenie na stole, na poduszkach w taki sposób i uregulowanie oddechu. Wydłużenie wydechu mogłoby się tu sprawdzić, natomiast nie można tu wtedy robić tego wydechu maksymalnego ze względu na to, że on mocno już zaczyna sam w sobie przyduszać i wtedy może nam się pojawić dodatkowy efekt w postaci duszności. Natomiast w momencie, kiedy to towarzyszy hiperwentylacji, czy napadowi paniki, czy lęku, dobrze jest wykorzystać tą reakcję tego oddechu zwrotnego i oddychania do torby, tak? Wtedy jakby to najbardziej umożliwia nam regulację tego oddychania. Natomiast jeżeli to jest przypadek, który towarzyszy napadowi astmy, to zdecydowanie najpierw uspokoić oddech, zażyć lek rozprężający oskrzela i przyjąć pozycję bezpieczną, która pomoże nam przetrwać taki napad i pozwolić zadziałać lekom. Dobra, proszę Państwa, przekroczyłam czas. Jeżeli nie ma więcej pytań, a nie widzę. Chyba nie ma. No cóż, no to już po wszystkim możemy odetchnąć z ulgą, możemy usiąść spokojnie. Bardzo serdecznie dziękuję.
za uwagę, za poświęcony czas w piątkowy wieczór. Jeszcze raz gorąco polecam webinaria, które mają pojawić się 8 grudnia i 11 grudnia i mam nadzieję, że dołączycie Państwo do nas. A ja życzę spokojnego, relaksującego wieczoru. Dziękuję i do zobaczenia.